Dług jest przeciwieństwem wierzytelności. Czymże jest więc wierzytelność? Wierzytelność, czyli oszczędność, innymi słowy, jest odłożoną konsumpcją w czasie. Przykładowo, powiedzmy, że ja sobie pracuję. Ciężko sobie pracuję, kręcę sobie filmiki na tym YouTube i powiedzmy, że zarabiam sobie 1000 zł. Tak? Powiedzmy, że za tyle zarabiam. Ale jestem takim Krzysiem, który jest oszczędnym Krzysiem, bo mi naczelny powiedział, jak jeszcze się zatrudniałem, mając 16 lat, że Krzysiu, oszczędzaj i nawet jak zarabiasz bardzo mało, staraj się połowę odkładać. No to powiedzmy, że ja, nie wiem, jem sam makaron z keczupem i jakimś cudem wydaję tylko 500 zł, a 500 zł odkładam. No to odkładam te pieniądze, powiedzmy, że wpłacam je na konto. No i te pieniądze, tutaj powiedzmy dla celów tego, tutaj tego wywodu nie ma stop procentowych, ja wpłacam na 0%, ktoś tam udziela banku kredytu na 0%, nie ma obowiązkowej kwoty, obowiązkowej rezerwy i tak dalej. Czyli całe te moje 500 zł bank komuś pożycza. Komu pożycza? Pożycza, powiedzmy, nie wiem, to jakiemuś, nie wiem, no nieważne komu, ale komuś, kto zarabia 2000 zł, natomiast ma potrzeby. I ma potrzeby takie, że chce żyć sobie za 2500 zł, bo na przykład chce codziennie jadać w knajpie, jakieś drogie sushi, jakieś drogie buty i tak dalej, nie? Więc to oczywiście to jest wielkie uproszczenie. Czyli w tym momencie tak. De facto moje oszczędności są długiem tego faceta za pośrednictwem banku. Oczywiście system bankowy to bardzo mocno rozmywa, upraszcza, że w sumie wielu wierzycieli jakby zawierza swoje pieniądze wielu dłużnikom. Uproszczenie. No więc czym jest teraz jeszcze raz dług? Dług jest odłożoną w czasie pracą. O ile wierzytelność jest odłożoną konsumpcją w czasie, czyli ja teraz odkładam pieniądze w banku, teraz sobie, za przeproszeniem, wpierdzielam ten makaron z keczupem, bo powiedzmy, że za 3 lata chcę zacząć dobrze jeść, nie? W związku z tym teraz 1000 zł odkładam sobie 500, bo za ileś tam lat chcę mieć cały czas mój 1000 i 500 odzyskiwać, w związku z tym mieć 1500, nie? No, natomiast na tej zasadzie, o ile wierzytelność, oszczędność jest odłożoną konsumpcją w czasie, o tyle dług jest odłożoną w czasie pracą za dzisiejszą konsumpcję. I o ile przyszła konsumpcja jest fajna i każdy do tego dąży i każdy będzie tego chciał, każdy będzie tego żądał, o tyle ktoś, kto się nauczył pracować ponad stan, żyć ponad stan, wcale potem może nie chcieć pracować ponad siły. A jedno z drugim się niestety wiąże. Ten facet, co teraz wydaje 2500 zł, zarabiając 2000, za chwilę będzie musiał żyć za 1500 zł, czyli za 1000 zł mniej, czyli prawie za połowę. Dlaczego? Bo z 2000 zł, które zarabia, będzie musiał jeszcze oddawać bankowi 500 zł, a bank mi. Oczywiście to jest to cały czas mega uproszczenie. I teraz tak, pytanie, czy będzie chciał. No na 100% nie będzie chciał spłacić tego zobowiązania. Będzie chciał, żebym do końca życia, jak frajer, pożyczał mu te 1000 zł, a potem umarł, mając masę jakichś tam weksli innych takich rzeczy, tak? Nie będzie chciał. Jego trzeba zmusić. On wbrew swojej woli w końcu zacznie spłacać swoje zobowiązania, bo będzie wiedział, że nie uniknie spłaty długu, bo w państwie istnieją instytucje, które go zmuszą do spłaty tego długu. Sądy, policja, no generalnie cywilnie to sądy, już za długi w Polsce chyba się nie idzie siedzieć. Czyli mówiąc krótko, jak nie spłaci tych zobowiązań, to zlicytują mu dom, samochód, mieszkanie i pójdzie pod most. W związku z tym wcześniej czy później będzie to spłacać, tak? A teraz jest pytanie, a co jeśli przełożymy ten schemat na poziom kraju? Przecież kraje też są zadłużone po uszy, a nie ma czegoś takiego jak globalny sąd, globalny policjant, który najpierw wyda wyrok, ej, ty masz mu oddać te pieniądze, a potem wymusi spłatę tego długu. Zwłaszcza, że to, hej, jest taki globalny policjant, Stany Zjednoczone. A co jeśli to te Stany Zjednoczone, które są chyba najbardziej zadłużone po uszy, będą w sytuacji tego faceta, co
zarabiając 2000, żył za 2500? No właśnie, to jest bardzo ważne. Powiem wam, jestem przerażony i generalnie naprawdę widzę całą masę kryzysów. I to mówię już tak, abstrahując od tego wszystkiego ze spiskowymi teoriami. Kiedyś będzie, mam nadzieję, że nie w tym roku, mam nadzieję, że nie w przyszłym, ale kiedyś będzie gigantyczny problem związany z tym, że całe kraje są zadłużone i ludzie są zadłużeni. Wcześniej czy później, te kraje, ci ludzie powiedzą, sorry, nie spłacę długów, bo nie mam jak. I w tym momencie te kraje i ci ludzie, którzy przez lata pracowali tylko po to, żeby tamten mógł zżerać owoce ich pracy, powiedzą, ale jak to? I z tego mogą być bardzo poważne konflikty. Kraj, który bardzo dużo produkuje, a reszta świata na przykład wchodzi w jego koszulkach, w jego butach i tak dalej. Tak, mówię tu o Chinach. Wcześniej czy później może powiedzieć, ej, bo wbrew temu, co mówią, że Chiny są zadłużone, tak, u swoich własnych obywateli, to nie tak jak Amerykanie. Wcześniej czy później te kraje, które są wierzycielami, te, które naprawdę produkują, mogą powiedzieć, okej, nam się znudziło już produkowanie, teraz to wy produkujcie dla nas, bo my dla was produkowaliśmy lata. W pewnym momencie takie takie miliony Krzysiów, które nawet jak są biedne, to i tak oszczędzają, powiedzą, dobra, koniec, teraz ja wydaję te pieniądze. I szlak to wszystko. Oby jak najpóźniej i oby jak najdalej od Polski. Pamiętajcie, nie miejcie długów. Oszczędności czynią człowieka wolnym. Długi robią człowieka niewolnika.